Pszczoły latają. Następny dzień, koło południa. Latają dość spokojnie. I konkretna ilość ich lata. Fajnie. Na razie wejść, popatrzeć na te wylotki. Trochę je tam poudrażniać może. I sprawdzić, powybierać ewentualnie z dna resztki pszczół, śmiecie, paprochy, co tam pozostało po zeszłym sezonie. Gwóźdź bardzo dobrze mi się sprawdził na ten ekran dotykowy telefonu kamery. Mianowicie na palce w rękawiczkach to nie reaguje. A na gwóźdź tak. Okazuje się, że ten ekran prawdopodobnie ma jakieś elektrostatyczne czujniki na sobie. No, dobra. To idziemy dalej. Ja jestem ubrany już szczelnie w kombinezon, rękawiczki, buty, więc mogę sobie tutaj swobodnie, bezkarnie przy tym ulu chodzić nawet przed samym wylotkiem. Najwyżej przez trzy warstwy koszuli albo przez dwie warstwy spodni, trochę mnie tam urządli pszczoła i to wszystko. O, teraz ją przestawiłem na kamerę, tę. Latają, ale spokojnie, nie atakują, one się sobą zajmują. Mimo że im tutaj na drodze trochę stanąłem w tej chwili lotów, to aż tak bardzo nie przeszkadza. Dobra. One tam teraz wszystkie są na górze samej, no i pewnie dużo w terenie. Dzień jest słoneczny w miarę. Czy to mi wchodzi tutaj? Nie. Pogrzebacz tu nie wchodzi, trzeba coś cieńszego przynieść. Ale może śrubokrętem da się poudrażniać tutaj te wylotki. A, jest ok. Drożny na wylot. Dobra. Następny wyżej. Też drożny na wylot. Robiłem je tak pod kątem, że gdyby deszcz, to żeby spływał przy zacinaniu deszczu. Będzie trochę z nimi, a ten pewnie mają bardzo drożny, bo on jest mocno używany najczęściej. Dobra, to idziemy po coś cieńszego na dół. Jeszcze chcę sprawdzić jedną możliwość, żeby może tutaj podważyć. I wtedy by mi wszedł ten pogrzebacz do poczyszczenia. To by było chyba korzystne. Idzie do góry ładnie, ok. Jest co czyścić. Fajnie, dobra. To chyba dobry manewr był. Zobaczymy. Przechył jak na razie jest do przyjęcia. Całkowicie bezpieczny. Tak, czyli też ten wylotek dolny był zatkany, ale jest suchutko, bardzo fajnie. Suche, żadnej pleśni, żadnego mokrego, tylko dużo takiego po prostu pyłu. Trochę resztek pszczół, pozgryzane te
głównie te osłonki komórek, jak się pszczoły wylęgają. One nie wszystko wynoszą. Może tak na dole też ich bardzo nie interesuje, co jest. No to fajnie, to się poczyści i tu udrożni ten dolny wylotek. Super, że to się dało tak podnieść fajnie i że jest sucho. Żadnych większych tam innych robali, szkodników, resztek mysz czy tam no myszy bywa, że się zakradają czasami, jak są szersze te wylotki. Sam pył taki, sam taki suchy. No, suche paprochy. Ale dużo. Dużo. Z początku myślałem, że analogicznie do tych uli takich, no, obecnie tradycyjnych, w których wylotki główne są na dole, że pszczoły sobie będą tutaj tą dolną szczeliną wlatywać, wylatywać. No i ona jest taka duża, szeroka. Na wysokość tyle, co dla pszczół potrzeba właśnie. A żeby się nie dostały jakieś większe, inne owady, zwierzaki. No ale okazuje się, że one tradycyjnie, naturalnie takie przestrzenie do życia zagospodarowują od góry i praktycznie z tego dolnego nie korzystały w ogóle, bo to jest raz, dwa, trzy, czwarty korpus. Także na tę wysokość nigdy gniazda nie nabudowały, a za to wykorzystywały szczelinę pod tą płytą dachową. I teraz właśnie mam zamiar jakąś listewkę, jakąś gałąź, coś tam podstawić, żeby miały szerszy wylot na górze. Swobodę latania, dużej ilości naraz włażenia, wyłażenia pszczół. Jak będzie za duże, to one sobie to szybko zakitują po swojemu, dostosują dla siebie. No, a za małe, no to w drewnie nie wyrzeźbią. W ogóle tutaj na dół nie przychodzą. Siedzą sobie tam na górze, latają, zagospodarowują górę. A to, że ja tutaj roboczy na dole, coś się dzieje, to w ogóle ich nie interesuje, nawet nie wysyłają zwiadowców na sprawdzenie, co tu się dzieje. A ja całkiem intensywnie tam szuram w środku. Także one to wszystko bardzo dobrze czują i słyszą w środku. Kolejna zaleta miejsca dla pszczół na większej wysokości, że wszelkie śmiecie z ula, resztki pszczół opadają na ziemię 2-3 metry niżej, czy na jakiej tam wysokości ul jest umieszczany. I już jak ta materia organiczna tam na ziemi się będzie rozkładała, to tutaj z ulem już to nie koliduje. Bardzo ciekawe, jak tam w środku jest, no ale to zaglądać aż tak z tymi pszczołami teraz nowymi, to nie ma co ich niepokoić. To mamy patent na czyszczenie, unieść trochę przód i można po grzebaczem działać. Duża część misji wykonana, poczyszczone, środkowe wylotki poudrażniane. O, tu jeszcze jakiś pręcik chyba z poprzednich pomysłów czyszczenia, no właśnie.
A takim pręcikiem cienkim 3 mm to tak dobrze jak pogrzybaczem się nie wyczyści. Ja teraz sobie jestem tutaj na tym podejście na poziomie troszkę wyżej niż podłoga pierwszego piętra. Tu jest okno pierwszego piętra pokoju. No a podest jest taki szerokości, ja wiem, no ile on ma tutaj, z 1,20 m pewnie. Z bardzo grubych, bardzo mocnych belek. Także jest bezpieczny, wytrzymały. Na wyjątkowo mocnych słupach, mocno przymocowane do ściany budynku też domu. Dobry patent też się okazało jest z tymi odstępami między belkami. Na czyszczenie, na to, żeby były suche po deszczu. O! Ojej, ojej, rurka wypadła. Dlatego ja tak słabo słyszałem. Myślałem, że ja słyszę, co jest w środku, a ja słyszałem to, co tutaj się dzieje naokoło ula na zewnątrz. No i tak się dziwiłem, dlaczego ja słyszę drogę tak dobrze, a pszczoły tak słabo. Czyli wsadzamy rurkę. Pamiętać, że jestem na wysokości, bez barierek. No to tutaj tak stabilnie jest, że łatwo zapomnieć. No dobra, jest sucho. Daszek można zdjąć. Spokój z pszczołami. To jest takie przykrycie prowizoryczne. Wieloletnie oczywiście. Dobra. Z patentów. Jak to widać? Chyba widać dobrze. Z patentów tutaj mam taki patent. Od góry w tym górnym. W tej pokrywie górnej. A to kokony po jakichś tam innych owadach. No niesamowicie one spokojne są. Ale przejdę sobie z tyłu, żeby ich nie drażnić niepotrzebnie, a tu poczyścić. I tu jest taki patent fajny na dokarmianie. Jest wyrzeźbiony okrągły otwór, do którego swobodnie wchodzi duży słoik z nakrętką do góry nogami. W słoiku robi się otworki i to pszczoły sobie z tego wysysają syrop cukrowy na dokarmianie, jeśli się chce dokarmiać. Jeśli się chce, jeśli jest potrzeba. Ja z założenia ten ul robiłem tylko po to, żeby były pszczoły na terenie, żeby były zapylacze i dla przyjemności ich bliskości koło domu i w ogóle możliwości obcowania z nimi bliżej. Żadnego większego rabowania miodu. No a ze względu na choroby, na różne bardzo duże kłopoty w ogóle utrzymania rodziny pszczelej przy życiu w ogóle, no to nawet rodziny, którym się miodu nie zabiera, to bywa, że
żeby dobrze przetrwały, to się im to trzeba i je dokarmiać. Zakitowane, ale skoro już czyszczę, to odkleję. A tu jest kratka metalowa, żeby one nie przełaziły, a przez kratkę swobodnie sobie mogą ten syrop pobierać. O, spadła folia aluminiowa, idę po nią. To jest trochę tak jak w kosmosie, jak się nie ma śrubokręta czy tam innych kombinerek przymocowanych na sznurku, na łańcuchu do kombinezonu. Wystarczy chwila nieuwagi i śrubokręt leci w kosmos i nie ma. No to tu folia aluminiowa poleciała, ale sytuacja jest inna. Wystarczyło zejść na ziemię i no. Jestem tu. Widać go z dobra. Uszczelnić, uszczelnić. Fajnie, suchutko, żadnej pleśni. Jakieś tam pajęczyny, paprochy. Naturalna przyroda, to nie przeszkadza. Że jakieś inne owady sobie tutaj porobiły tymczasowe chatki, kokony. No, przyroda, przyroda dobra. Też nie przeszkadza. Ta folia to jest jako ocieplacz trochę i uszczelniacz. Wkładamy, zatykamy. Dobra. No i co? I rurka. Rurka podsłuchowa. Ja mam ją przeciągniętą tutaj przez otwór futryny do pokoju. No i w domu mogę sobie słuchać, co w środku, jak lekarz ze stetoskopem. Zrobiłem do tego celu specjalnie tutaj z tyłu taką szczelinę, otwór. Tam na dole jest siatka metalowa, po tam średnicy gdzieś z 5-6 cm. No i ta rurka wychodzi w przestrzeń powyżej tej siatki. Tę przestrzeń i siatkę zrobiłem po to, że taką rurkę jakby im wsadzić, to one by to zaraz w jeden dzień zakitowały. A tak, o, rurka jest drożna od tej strony. Zastanawiam się, czy ja jakoś tu umocuję. Chyba tak, coś przynieść do umocowania. Jest jeszcze jedno fajne, śmieszne podobieństwo do astronautów. Mianowicie kombinezon. Tak. O, przyniosłem takiej folii aluminiowej na to uszczelnianie tam. No to też, no, następne podobieństwo jak w kosmosie. Nie przewidziało się przed misją. No to teraz trzeba z Ziemi następną rakietę wysyłać z kawałkiem folii aluminiowej, żeby można było uszczelnić dziurkę po meteorycie w naszym statku kosmicznym. Może tego to lepiej mieć, fajnie mieć obie ręce wolne. Który tu kawałek będzie lepszy, ten chyba. Tak, coś zrobić, żeby ona się nie wysuwała. No to myślę, że ta folia aluminiowa będzie, może się nadać na uszczelnienie. Nawtychać, nawtychać. Żeby się nie wyślizgiwało. No, w miarę już się trzyma. O, fajnie, dobrze. Tak, można postukać. Jeszcze on to nic nie robi.
Latają tu jakieś pojedyncze, ale nie atakują. To jest najważniejsze, że dla mnie przynajmniej ja lubię mieć spokój. Mam ten kombinezon całkowicie szczelny, co do milimetra. Nie ma prawa żadne, nie ma możliwości, żeby jakakolwiek pszczoła gdziekolwiek się przedostała. Szczelny suwak, rzepy. No, newralgiczne są rękawy tutaj z rękawicami, więc to dwie warstwy rękawica, mankiet, rękawa, rękawica druga, gumki. Rzadko kiedy zdarzało się, że pszczoła mi gdzieś tam wlazła. Podobnie nogawki od spodni gumkami, czy tam sznurkiem oplecione. No to jest rurka. Rurka podsłuchowa. Rurka podsłuchowa do ula. I ona jest stąd do domu. Otwór w futrynie i tam w pokoju mogę sobie z drugim końcem rurki słuchać. Pod spodem mam mój powiększacz, bo z bliska ostatnio trudno mi się ostrzył wzrok. No i jeszcze jeden element dzisiejszej misji to poszerzyć szerokość tutaj tego wylotu, bo on jest trochę za wąski. Jego to w ogóle nie miało nie być, a zrobił się jakby sam. I dobrze, bo się okazało, że to był strzał w dziesiątkę, że one w zasadzie tylko z tego korzystają. Czyli tam trzeba będzie podważyć i coś włożyć, żeby było troszkę wyżej. Nie. Tu nam potrzeba wyżej. One tutaj przechodzą. Może troszeczkę. Jakieś kliniki. Gwóźdź do wyłączenia ekranu. Pik. To mam kliniki. Wyciąłem takie z jakiegoś drewna twardszego typu wiśnia, śliwka. Coś tam ostatnio, co było wycinane, przerzedzane. No i podstawić to na górze. W międzyczasie jeszcze kolejna analogia do kosmosu się pojawiła, mianowicie poczułem, że chce mi się siku, no a żeby siku zrobić tak jak w kosmosie, no to trzeba przynajmniej dużą część tego kombinezonu zdjąć. No na razie wytrzymam, spoko. Tu mi się już mój powiększacz przyda, czy też potrzebuję go. Delikatnie, po cichutku. Dobra, podstawię, o. Podstawię, żeby poczyścić troszkę tutaj. Trochę różnych paprochów, co tam pszczołom przeszkadza, to one sobie same wynoszą. Łącznie, że są oczywiście w stanie dorosłego osobnika pszczelego wynieść, a nawet szerszenia kilkuosobowo. W zasadzie tam jest wejście tylko taką wąską szparką półkolistą gdzieś, także dość małe. Tutaj jakieś szczelinki, także to nawet jak będzie tak otwarte wyżej, to będzie ok. Ale cóż, duże rodziny przez 4-5 sezonów w tym ulu bytowały i dawały radę wlatywać, wylatywać, nosić pyłek. Pyłku na nogach nie widać. Teraz chyba kwitnie jeszcze głóg. Głogu tu jest bardzo dużo.
ten kolczaste krzaki głogu. A noszą co im tam potrzeba i co sobie znajdą aktualnie. To wieko jest bardzo ciężkie. No znaczy nie tak jakoś strasznie, ale jest ciężkie, także wiatr go tutaj nie zwieje. Był plan, żeby zrobić jeszcze od góry taki daszek. Nawet mam to wypiłowane takie czterokątne szczeliny. Gdzieś tam w warsztacie jest konstrukcja takiej piramidki z daszkiem. No a póki co to jest ta folia i daszek od ulic bardziej tradycyjnych. No z tym podniesieniem daszka to był zdecydowanie dobry manewr. Mają więcej swobody teraz tutaj w przechodzeniu sobie, we włażeniu, wyłażeniu. Fajny zapach ze środka ula teraz tutaj czuję, powiało wiatrem od tamtej strony. Fajnie będzie też na dużym ekranie popatrzeć na to w powiększeniu, jak one tutaj sobie latają, przylatują. I tak to w drugą stronę wygląda. Pszczoły latające w teren i przylatujące. A teraz ich tu się trochę zgromadziło, bo dziwne rzeczy się dzieją. Ale nie atakują jeszcze, są spokojne. Ich teraz najbardziej interesuje, mam nadzieję, że będą się tutaj osiedlać. Ich najbardziej interesuje, żeby zagospodarować chatę, zbierać zapasy, uruchomić królową na składanie jaj i nowe pokolenia, żeby się wylęgały jak najszybciej. Zachowują się bardzo spokojnie, bardzo normalnie. Znakiem tego królowa w środku jest zdrowa, sprawna. To na tyle dzisiaj. Poczyszczone, poudrażniane. Wznowiona rurka podsłuchowa. I rodzina działa.